Dzień dobry, witamy wszystkich. Dzisiaj znajdujemy się w Lombardzie. Będziemy przeprowadzać wywiad z panem Zbigniewem Buczkowskim. Dzień dobry. Panie Zbyszku, proszę mi powiedzieć, czy pamięta pan swój pierwszy dzień na planie? Tak, no pewnie, że pamiętam. To było bardzo dawno. Miałem chyba 10, a może 11 lat. Zabrała mnie moja sąsiadka, która miała syna mojego rówieśnika Andrzeja na plan zdjęciowy, tak. To był plan zdjęciowy i to był film jakiś wojenny. I to mi się tak bardzo spodobało. Pierwszy raz trzymałem prawdziwy karabin, taki jaki mieli żołnierze. Wydawał mi się bardzo ciężki, no ale byłem małym chłopcem, prawda? I szczerze mówiąc, tak mi się to bardzo spodobało, jakby udawać kogoś, prawda? No bo wtedy udawałem kogoś. Oczywiście byliśmy takim tłem, bo to można powiedzieć, byłem statystą, ale to mi się bardzo spodobało, a jeszcze dostałem jakąś garzę, za którą mogłem się kupić bardzo dużo, wtedy pamiętam, czekoladowych cukierków. Nie no, w każdym razie to bardzo mile wspominam, bo kupiłem tych czekoladowych cukierków, jak poszedłem do sklepu, to pani Jadzia wtedy, pamiętam tą sprzedawczynię, która powiedziała, a czy ty masz tyle pieniędzy, Zbyś? Pokazałem, tak mam. O, no i zrobiłem, jak to się mówi, ubaw całemu mojemu podwórku, to znaczy koleżankom i kolegom. Także to pamiętam jak dziś. A pierwszy dzień na planie Lombardo? No tak, pierwszy dzień na planie Lombardo. Powiem szczerze, że dla mnie to jest coś takiego jak w każdym serialu, prawda? Jak zobaczyłem w ogóle dekorację, bardzo mi się to spodobała, bo zawsze Lombard sobie wyobrażałem, zresztą nawet nie wyobrażałem, bo taki jest, nie ma takich ładnych Lombardów jak tutaj u nas w filmie, ale to zrobiło na mnie wrażenie, zresztą od razu oceniłem to jako dobrze prosperujące miejsce, dlatego że jest dużo miejsca na kamery, jest gdzie postawić kamerę, jest gdzie postawić światło, no i jest miejsce dla nas, dla aktorów, także fajne miejsce. I od razu myśmy się zżyli, niektórych nawet, niektóre osoby tu znałem, także to tak było mi łatwiej, ale jak się już jest w filmie od bardzo dawna, to jest takie, dla mnie to jest takie normalne. No. Takie drugi dom. No tak, tylko oczywiście postać inna i tę postać sobie tam musiałem stworzyć, prawda, że jestem panem Kazimierzem, właścicielem Lombardu, ojcem, mężem, no ale to jest całkiem osobna sprawa. Co jest najprzyjemniejsze w pracy aktora, a co jest najbardziej frustrujące? No co najprzyjemniejsze? Najprzyjemniejsze to jest to, że jak się coś fajnego zrobi, że człowiek ma właśnie satysfakcję, wychodzi, jest zadowolony, no to jest, tak jak ja na przykład wychodzę stąd, po całym dniu pracy i tak sobie myślę, no zrobiłem kawał dobrej roboty, podobało mi się to, co zrobiłem, a gorzej jest, jak coś tam się, bo w pośpiechu, prawda, coś się tam zapomniało, później patrzę, mogłem to zrobić inaczej, mogliśmy tam coś dołożyć, to jest dobry kontakt z reżyserami, prawda, zawsze można coś razem, wspólnie wymyślać, poza tym koledzy też, i koleżanki, i aktorzy też fajnie współpracują. No i jak coś jest tam źle zagrane, no to ja jestem inaczej. To jest oczywiście rola każdego aktora. Ja jestem takim perfekcjonistą. Lubię, żeby było wszystko dobrze zrobione, żeby to wszystko ładnie wyglądało. A potem dzisiaj mnie spotkał taki komplement. Podszedł do mnie pan i powiedział, wie pan co, oglądam ten Lombard, co prawda nie od samego początku, ale coraz fajniejsze odcinki. Tak mi się podoba, że przynajmniej jedyny serial, który lubię oglądać. No to jest właśnie to, co chciałbym powiedzieć. To właśnie taki komplement świadczy o tym, że my, aktorzy, jesteśmy właśnie fajnie wyróżniani i docenieni. A jakaś taka wymarzona rola? Czy już była? Albo no jeszcze? Nie, no już ja miałem tyle ról, to trzeba powiedzieć, zapytać się młodego człowieka, który będzie zaczynał kariery, tak, ja już tyle tych ról miałem. No oczywiście była taka rola, chciałem zagrać pilota, chciałem zagrać lotnika w ogóle. To jakby wchodzi mojemu ojcu, bo mój ojciec był pilotem, lotnikiem zginął w pierwszej katastrofie po wojnie w polskich liniach lotniczych. No i taką rolę chciałem zagrać, no ale jakoś tak nie było takiego zapotrzebowania. Poza tym mało się filmów o tej tematyce robiło. Teraz jakiś Dywizjon 303 kręcili, no ale to już taki trochę wiekowo raczej to byli młodzi chłopcy, ci piloci, którzy walczyli, prawda? No to tylko tak, a tak to już tyle, był taki wachlarz tych, kolorowy wachlarz można powiedzieć tych ról, że takich marzeń specjalnie nie mam. Mhm. A czy jest jakiś inny zawód, który mógłby Pan wykonywać, gdyby nie aktorstwo? Lotnik, bardzo mi się podobało, bardzo często. Zdarzało mi się, bo mam dużo kolegów pilotów, z którymi leciałem gdzieś tam na przykład do Nowego Jorku, czy gdzieś tam do Chicago, w dużych trasach i siedziałem z nimi w kabinie, obserwowałem. No to mi się bardzo podobało, fajna praca, fajna, duża odpowiedzialność. Kapitan to jest kapitan, najważniejszy na pokładzie samolotu. No tak, powiedzmy reżyser filmu.